Gmina Piaseczno otrzymuje prestiżowy tytuł Sportowa Gmina. Uważam, że w pełni zasługujemy na ten tytuł. Inwestujemy w sport i w obiekty sportowe. W ciągu ostatnich 4 lat Gmina Piaseczno wydała ponad 10 milionów złotych na dotacje dla klubów sportowych. Ale też inwestujemy w infrastrukturę sportową. Jesteśmy na terenie Orlika, obiektu sportowego wybudowanego w ostatnim czasie. Budujemy skatepark, który jest jednym z największych obiektów tego typu na Mazowszu. Inwestujemy również w obiekty, które są dostępne dla mieszkańców, którzy nie muszą ćwiczyć w klubach, w stowarzyszeniach sportowych, ale chcą uprawiać sport. I dlatego dla nich mamy alternatywę w postaci Górek Szymona i zrewitalizowanych terenów zielonych tam, gdzie mogą realizować swoje pasje sportowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które zmierzają do tego, aby poprawić tą infrastrukturę i udostępnić mieszkańcom Piaseczna jak największą ofertę sportową. Badania ankietowe jasno pokazały, że najchętniej wybieraną formą aktywności mieszkańców gminy Piaseczno jest bieganie, a także rower. Ma to odzwierciedlenie w licznie organizowanych na terenie gminy imprezach, których gmina jest albo współorganizatorem, albo organizatorem, lub takie imprezy wspiera. Mamy kilka fantastycznych imprez biegowych, takich jak Mila Konstytucyjna, to impreza biegowa z blisko 15-letnią tradycją. W tym roku po raz 6 odbywa się przy wsparciu gminy bieg Frog Race w Żabieńcu. Dla wszystkich uzależnionych od biegania od 2 lat organizujemy Piaseczyńską Piątkę. Wspieramy też inicjatywy Stowarzyszenia Kondycja, takie jak biegi śniadaniowe czy akcje Rozbiegajmy Piaseczno. Po raz pierwszy w tym roku odbył się bieg Józefa Osławia, który chcemy wspierać także w kolejnych latach. Także w tym roku odbył się MTB Maraton w Zalesiu Górnym czy triatlon na Górkach Szymona. No to także gale sztuk walki, koszykarskie kampy, turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, czy gale tańca sportowego. Jesteśmy na terenie obiektu sportowego, który 2 lata temu został przejęty przez gminę Piaseczno od miejscowego klubu. Od tego czasu wiele się tu zmieniło. Został opracowany plan rewitalizacji tego obiektu, który zyskał sobie miano stadionu miejskiego. W ramach tego programu, oprócz działań porządkujących tereny zielone na terenie stadionu, modernizowaliśmy również urządzenia sportowe. Planujemy również instalację sztucznego lodowiska w dawnej hali tenisowej, modernizację pomieszczeń dawniej używanych jako pomieszczenia techniczne na cele rekreacyjno-rehabilitacyjne, w tym adaptację do zajęć w zakresie rekreacji ruchowej. Jesteśmy po przejęciu 2 działek. Na jednej z nich zostanie zrealizowana przystań kajakowa, która połączy istniejący już szlak kajakarski wiodący z Zalesia Dolnego z Górek Szymona aż do Konstancina. Jeżeli chodzi o rozwój sportu, to nie mówimy tylko o dofinansowaniu klubów, treningów oraz profesjonalnym i seniorskim sporcie, ale o takich strefach jak ta, o upowszechnieniu sportu wśród mieszkańców, o ogólnodostępności tej infrastruktury dla wszystkich.
Dlatego w tej kadencji, jeżeli mówimy o terenach rekreacyjnych, terenach placów zabaw, staramy się, aby były to tereny, w których można spędzić miło czas, ale również poćwiczyć, również zadbać o swoją kondycję. Takie place zabaw jak ten w ulicy Konstytucyjnej powstają na terenie miasta. W tym roku postawimy 8 takich zestawów na terenie całej gminy. Pierwszy zestaw powstał na Górkach Szymona. Tam również staramy się, aby to nie był tylko teren do grillowania, spędzania wolnego czasu, ale także, żeby ten teren mobilizował do spędzania tego wolnego czasu aktywnie. Gmina Piaseczno jako lider Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki realizuje wspólnie z innymi samorządami projekt pod nazwą Kraina Jeziorki – Raj dla rowerzystów. W ramach tego projektu udało się wyznaczyć nowe szlaki rowerowe, blisko 200 km szlaków, a także udało się zrewitalizować dotychczas wyznaczone szlaki rowerowe. Poza tym powstały wiaty rowerowe, tak potrzebne, cała infrastruktura rowerowa, oznakowanie, a także przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą tego projektu. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są zloty rowerowe, a także gmina Piaseczno wspiera akcję społeczną Chodź na rower.